Cześć, witam na kanale Metal Fact Technika Grzewcza. Ja nazywam się Łukasz Dzienis. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Państwu konfigurację pompy cyrkulacyjnej w sterownikach Platinum. Zapraszam do materiału. W ostatnim materiale zaprezentowaliśmy Państwu, w jaki sposób należy elektrycznie podłączyć pompę cyrkulacyjną w zależności od wariantu naszego sterownika i jakby układu samej instalacji. W dzisiejszym materiale pokażemy, w jaki sposób należy to skonfigurować. Zrobimy to na przykładzie sterownika Platinum Pellet do ekogroszku, jednakże procedura jest taka sama dla innych wersji tego sterownika, a więc jest to po prostu wspólne dla całej serii. Zapraszam do samego sterownika. Jeśli chodzi o pompę cyrkulacyjną, to w dzisiejszym materiale pominiemy zupełnie sam proces podłączania. Proces podłączenia był przedstawiony w poprzednim materiale. Skupimy się tylko i wyłącznie na konfiguracji. Konfiguracja ta będzie stała dla wszystkich rodzajów sterownika. Jeżeli chodzi o pompę cyrkulacyjną, to jest to pompa, która wymusza obieg gorącej wody ze zbiornika ciepłej wody użytkowej po naszym budynku, po dostępnych jakby miejscach odbioru tej ciepłej wody. Czyli najczęściej bateriach umywalkowych, prysznicowych. Głównym parametrem sterującym i wyzwalającym pracę pompy cyrkulacyjnej jest czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej, ponieważ głównym, pierwszym podstawowym określonym parametrem jest temperatura załączenia i startu pompy cyrkulacyjnej. Ta temperatura jest schowana w ustawieniach serwisowych pod kodem 4.0. Idziemy w ustawienia CO i CW. I tutaj mamy coś takiego jak temperatura startu pompy cyrkulacyjnej. Jest to temperatura ciepłej wody użytkowej, czyli czujnika ciepłej wody, od powyżej której pompa rozpoczyna swój proces, algorytm pracy. A więc jeżeli w zbiorniku temperatura jest co najmniej o tej wartości, pompa rozpoczyna działanie w swoich odpowiednich cyklach. Czyli tutaj zadajemy tą temperaturę. Pamiętamy, że ta temperatura nie może być zbyt niska, ponieważ wymuszanie obiegu zawsze w jakimś stopniu wychładza nam tą wodę i tą temperaturę, więc ustawienie tutaj zbyt niskiego progu może powodować, że dłużej ta ciepła woda będzie nam się nagrzewać. Sugerowana nastawa to jest około 30-35 stopni Celsjusza. Ustawimy to na 30 stopni. Kolejne dwa parametry, które potrzebujemy określić, jest to czas postoju pompy cyrkulacyjnej i czas pracy pompy cyrkulacyjnej. W takim wypadku, jeżeli spełniony będzie warunek, czyli ciepła woda będzie miała co najmniej 30 stopni, sterownik rozpocznie cykl pracy, czyli co każde 2 minuty postoju sterownik uruchomi pompę cyrkulacyjną na 60 sekund. Te czasy są umowne i powinny być jakby dostosowany do odpowiedniego jakby do naszego budynku. Standardowo ustawiamy czas postoju na około 20 minut, a czas pracy na około 2-3 do 5 minut. To jest standardowy czas, który nie musi mieć żadnego przełożenia w stosunku do naszego budynku. Powinniśmy wykonać odpowiedni test, to znaczy zostawić na parametrach domyślnych i zobaczyć po prostu, czy w momencie, w którym odkręcamy ciepłą wodę w baterii, to ciepła woda pojawia się od razu, czy jednak musimy troszeczkę tej ciepłej wody jakby zrzucić, wypuścić. I dopiero wtedy, czy się pojawia na ta ciepła woda. Jeżeli tak jest, to musimy albo wydłużyć czas pracy, albo skrócić czas postoju, tak żeby częściej ta woda była pompowana. Więc teraz sobie widzimy, w tym momencie mamy co każde 2 minuty ta pompa cyrkulacyjna się uruchamia. Widzimy także w tym momencie, że czujnik pokazuje nam, że 19 stopni ma ciepła woda użytkowa, więc jest za mało do uruchomienia. Pompa uruchomi się do około 30 stopni. A więc spróbujemy zwiększyć troszeczkę tą temperaturę w zbiorniku do 30 i widzimy w tym momencie na dole symbol pracy pompy cyrkulacyjnej. Jest to taki symbol kółka z trójkątem w środku i strzałki w okręgu. W tym momencie pompa uruchomiła się zgodnie z naszym cyklem pracy, czyli na 60 sekund. Po tych 60 sekundach pracy wyłączy się na 2 minuty. I teraz, jeżeli tak to zostawimy, ona będzie pracować w tego typu cyklu ciągle. To znaczy całą dobę, co każdy czas postoju uruchomi pompę na czas pracy.
Oczywiście w ciągu dnia ma to rację bytu, ale nie ma takiej potrzeby na przykład stosować tego w nocy, kiedy tego zużycia, tej ciepłej wody nie ma. W takim wypadku polecana jest konfiguracja harmonogramu. Pamiętamy o tym, że harmonogram do samej pracy pompy cyrkulacyjnej nie jest potrzebny. Potrzebny jest do zawężenia zakresu godzin, w których ma pracować. Czyli jeżeli na przykład chcemy, żeby pompa cyrkulacyjna pracowała tylko od 8 rano do 18 wieczorem, no to powinniśmy ustawić harmonogram i ona w tym momencie od 8 do 18 będzie pracować w danym cyklu. W pozostałych godzinach nie. Jak to zrobić? Tak w cyklu harmonogramu, czyli wchodzimy w ustawienia CWU, wybieramy harmonogram pompy cyrkulacyjnej. Standardowo wyłączenie będzie wybrane na nie. W tym momencie pompa pracuje w cyklach stałych, czyli tych zadanych w ustawieniach. Wchodzimy w harmonogram, wybieramy dzień tygodnia. Tu, gdzie jest niebieska kreska, pompa pracuje, z tym, że w cyklach tych zdefiniowanych przez nas ustawieniach. A więc załóżmy, że chcemy, aby od północy do godziny 6 pompa nie pracowała, od 6 do powiedzmy 12 ma pracować, od 12 do 16 ma nie pracować i od 16 do 22 ma pracować, od 22 do północy znowu nie. Kopiujemy to wszystkie dni tygodnia i w tym wypadku pompa cyrkulacyjna od północy do godziny 6 nie będzie pracować wcale, nie będzie się uruchamiać. Od 6 do godziny 12 będzie pracować w cyklach. Zatwierdzamy, wychodzimy, wybieramy włączenie na tak i w tym momencie w odpowiednich przeciągach czasu pompa będzie się uruchamiać. W innym wypadku nie. Proces jest banalnie prosty i to wszystko. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym materiale. Zachęcam do zostawiania subskrypcji oraz polajkowania naszego fanpage'a. Zachęcam także do zostawiania komentarzy pod materiałem. Do zobaczenia za tydzień w czwartek. Cześć!